Cześć, witam Was w nowym vlogu po meczu z Widzewem, a przed meczem z Pogonią Siedlce, ponieważ mecz sobotni z Błękitnymi przełożony został na 19 września. Czy w związku z tym, że ten mecz został przełożony, w weekend szykuje nam się jakiś mecz kontrolny, czy nie? Nie szykuje się żaden mecz kontrolny. Część zawodników natomiast w większej ilości pójdzie grać do drugiego zespołu, a część będzie miała normalny trening. Czyli można spodziewać się, że ci zawodnicy, którzy ostatnio też pojawili się w meczu rezerw, znów zagrają w meczu rezerw, czy to będzie pomieszane? No ciut więcej, tak jak powiedziałem, tych zawodników pójdzie. Wydaje mi się, że pierwszą jedenastkę w drużynie rezerw utworzymy z zawodników tylko i wyłącznie trenujących z pierwszym zespołem. Ta przerwa, no taka, której się można było spodziewać, bo wiedzieliśmy tutaj w klubie, że Bartek Mrozek jest reprezentantem Polski, już wcześniej na tą kadrę jeździł, więc można było spodziewać się, że ten mecz będzie przełożony. To jest dla trenera lekkim problemem, czy po prostu trener bierze to, co jest, jakim jest i się jakoś tam przesady nie przejmuje, ma czas teraz popracować nad rzeczami, nad którymi pewnie czasu popracować by nie miał. To znaczy, to wszystko weryfikuje życie i tak jak to życie nam daje, po prostu nad wszystkim trzeba w jakiś sposób zapanować, bo to nie jest jakiś tam koncert życzeń, co ja bym chciał, czego bym nie chciał. Faktem jest, że teraz mamy przerwę, natomiast potem od 15 do 30 września będziemy grali 5 spotkań, także będziemy mieli naprawdę intensywność bardzo, bardzo wysoką, do tego się musimy przygotować. W związku z tym, że tak będzie, mamy taki mikrocykl mocniejszy, który da nam po prostu, wydaje mi się, tyle energii, że nie będzie widać po nas, że jesteśmy po prostu czymkolwiek zmęczeni grając na przykład tam przez 2 tygodnie co 3 dni. No właśnie, bo to wczoraj i przedwczoraj, czyli we wtorek i środę, były po 2 jednostki treningowe, tak? Czyli łącznie 4 jednostki przez 2 dni. Dzisiaj już tylko jedna, jutro też już tylko jedna. Czyli rozumiem, że ta praca ciężka została wykonana we wtorek i środę, a już teraz zawodnicy schodzą z tych obciążeń. Tak jest, dzisiaj dodatkowo trening integracyjny na Bema, demontowaliśmy trybunę, na której siedziała nasza akademia, także trening już lekko siłowy i też logistyczny, bo trzeba było trochę z tymi trybunami tam pochodzić i poprzeskakiwać, także już się dużo działo dzisiaj, teraz przyjechaliśmy już na boisko i mamy taki trochę taktyczny trening, o już o mniejszej na pewno intensywności niż te 2 dni, które za nami. Ale udało się zdemontować. A nie, no to jest perfekcyjna ekipa, ona ogarnia. Okej, okay, no to dobra, cieszymy się. Tak. Tylko jak będzie trzeba stawiać, to zawodnicy też są? Jak to trzeba będzie stawiać? Znowu trzeba tą trybunkę będzie stawiać. No tak, w szczególności, że jesteśmy cały czas mocno zdopingowani dobrymi odżywkami, także jesteśmy gotowi 24H. Dobra, to dziękuję. Dzięki. Bardzo. Interweniować. Tak, musisz szeroko, tak, musisz. Aj, dobre podanie po lewej stronie. Nie ma, pomarańcz. Daj, dawaj, wracaj. Tak, najlepiej. Trenerze, jakie reakcje po naszej produkcji filmowej z Kasprem Jóźwickim? Pisali ze Śląska coś? Dzwonili? Jaki odbiór? Pozytywny. A jak się trener czuł na planie zdjęciowym? Jak aktor? Muszę profesję chyba zmienić. Ale gdzie lepiej, na boisku czy na planie zdjęciowym? Na boisku zdecydowanie. Jeśli mu grać, to no a teraz już tylko została możliwość grania w filmach. Zawsze coś. Trzeba więcej grać. Ale z trenerem Górakiem więcej wyświetleń. No. No dobrze. Pewnie rzeczy się nie kupi. Nie można mieć więcej niż trener, no. Ja dodam, że czasem aktorem trzeba być na boisku i poza boiskiem też, więc to tak się fajnie razem komponuje. Przenikają się te dwie profesje. A to też jest element gry w piłce. Maciek, no 4 jednostki treningowe w ostatnich 2 dniach, dzisiaj 5 i taka dosyć specyficzna wcześniej, bo pół integracyjna, pół siłowa, czyli ja mówię o rozbieraniu ławek, trybunki dla dzieciaków, którzy w sobotę byli na meczu. Powiedz, jak to było? Jak to dokładnie wyglądało? Wczoraj dostaliśmy informację od trenera na WhatsAppie, że dzisiaj przed treningiem musimy się jeszcze spotkać na Bema i pomóc tam gospodarzom po prostu pozbyć się tych trybun, przenieść je do szkoły, która się znajduje obok. No i całą drużyną dzisiaj się spotkaliśmy. Przenieśliśmy później od razu na trening i tak jak mówisz, jednostka treningowa, kolejna już na tygodniu. Fajny tydzień, popracowaliśmy w miarę intensywnie, także nic tylko się cieszy. Szkoda, że nie gramy w weekend, ale
nadrobimy to. Michał, dzisiaj taka grafika pojawiła się w mediach Elany. 23 mecze w żółto-niebieskich barwach, 14 czystych kąt. No naprawdę, powiem Ci, jest to mega dobra statystyka. Jak się uprę, to poszukam, jak to wygląda na tle innych polskich bramkarzy i może nawet europejskich, bo takie statystyki to ja nie wiem, czy może za dawnych czasów Petr Czech w Chelsea miał, czy nie wiem, może Jan Oblak w Atletico. Znaczy wiesz, powiem Ci tak, ja nie patrzę na tę serię i ile czystych kąt zrobiłem, ja staram się pomóc drużynie, nie wiadomo, no taka jest rola bramkarza, nie możesz puścić bramki. I będę starał się cały czas to robić ze względu na to, że nie dość, że sam będę miał satysfakcję, no i drużyna, ale oczywiście też nie mogę powiedzieć, że to wszystko ja robię, jestem zadowolony z zespołu, ponieważ wszyscy razem jako zespół gramy bardzo dobrze w defensywie, samo to mówi, że w ostatnich 4 meczach nie straciliśmy bramki i liczę na to, że będziemy w dalszej części ligi robić to samo. Ten sezon zacząłeś na ławce rezerwowych, no ale nie odpuściłeś, pokazywałeś na treningach, że zasługujesz na szansę i kiedy ją dostałeś, no to trzeba powiedzieć wprost, że ją wykorzystałeś. No tak, wiadomo, no musiałem się uporać z tym, że na początku usiadłem na ławce, ale ciężko pracowałem, czekałem cierpliwie i mam nadzieję, że pokazałem się z jak najlepszej strony i będę otrzymywał więcej szans w dalszej części sezonu. Ale co ciekawe, nie wszyscy pewnie wiedzą, Ty z Bartkiem jesteście absolutnie bardzo dobrymi kolegami, bo też nawet spotykacie się po treningach i można powiedzieć, że się kolegujecie. Tak, to prawda. No, ja z Bartkiem bardzo dobrze się znamy. Poznaliśmy się tutaj, no i znaleźliśmy wspólny język i... Bramkarski. No też i nie tylko, no i tak wyszło. No, jesteśmy bardzo dobrymi kolegami. Mam nadzieję, że Bartek sądzi to samo, co ja. I mam nadzieję, że będziemy dalej się tak samo kolegować jak teraz. Pozdrawiamy Bartka, który teraz jest na również reprezentacji. Pozdrawiam w reprezentacji Polski. Tak. Ma się tam pokazać z jak najlepszej strony. Bartek, bardzo mu kibicuję. Jak nas oglądasz w tej chwili, to wyślij nam jakieś zdjęcie z reprezentacji, dobra? Z kadry. Czekam na maila. Albo do mnie, albo do Michała. Michał mi najwyżej prześle. Dokładnie. Michał, teraz no taki dzisiaj luźniejszy ten trening, bo i tutaj mogliśmy pobawić się chwilę w golfonogę i też kupę śmiechu było i dziadek się pojawił i trochę treningu taktycznego, no ale taki widać, że lżejszy. Też wcześniej byliście na Bema, pomagaliście trybunę rozbierać, no ale te dwa wcześniejsze dni mocne z tego, co słyszałem. Tak, poprzednie dwa dni były bardzo mocne ze względu na to, no, że nie mamy teraz meczu, więc możemy sobie na to pozwolić, żeby mieć cięższe obciążenie. I tak jak właśnie mówiłeś, dwa te dni były ciężkie. Dzisiaj mamy taki większy luz, więcej zabawy, więcej śmiechu, no ale wiadomo, no trzeba i połączyć i śmiech, i jednocześnie pracę. No i dziękuję Ci, to jest dobra puenta, więc Michał Nowak, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.